Witam ponownie na moim kanale. Niestety nie było mnie przez co najmniej 2 miesiące, gdyż miałem bardzo dużo pracy zawodowej. Są to rzeczy bardzo pracochłonne i terminowe, także nie mogłem sobie pozwolić na kręcenie nowych filmów. Jednak nie samą pracą człowiek żyje, więc trzeba znaleźć czas również na hobby. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam niewielkie zmiany, jakie dokonałem w module Bluetooth, który wstawiłem do mojego Radmora. Link do pierwotnego filmu ukaże się Wam na górze. Pierwsza zmiana dotyczy samego zasilania. Zasilanie w dalszym ciągu bierzemy z płytki PTAM i doprowadzamy je do wejścia modułu obniżającego napięcie na układzie LM317. Nie stosujemy już kondensatora na wyjściu tego modułu, lecz na wejściu modułu obniżającego. To jest ten kondensator. Ja to zrobiłem w ten sposób, że najpierw przewody doprowadzające napięcie przylutowałem do końcówek kondensatora, przycięłem te końcówki do odpowiedniej długości i podkręciłem pod zaciski wyjściowe. Jest to dosyć stabilne, także uważam, że dosyć dobrze to wygląda. Przerwę w zasilaniu, czyli wyłącznik zasilania, zrobiłem natomiast na zasilaniu 5V. Jest to bezpieczniejsze niż poprzednio na 18V. Druga zmiana polega na tym, że jednak umasowiłem również z drugiej strony przewody doprowadzające sygnał audio z modułu Bluetooth do przełącznika. Wcześniej Wam mówiłem, żeby nie podłączać do tej masy tych przewodów, jednak praktycznie okazało się, że lepiej, gdy one będą podłączone. Czyli podłączamy tutaj również masę tych dwóch przewodów. Trzecia zmiana dotyczy zwierania sygnału z wyjścia modułu radiowego podczas przełączenia się na moduł Bluetooth. Okazało się bowiem, że podczas gdy jest dostrojona jakaś stacja na AM-ie, no w naszym przypadku to właściwie to jest tylko Warszawa 1, i przełączymy się na moduł Bluetooth, ta stacja troszeczkę się tam przebija, gdyż te wszystkie kable do prowadzenia są dosyć długie, więc jakieś takie przenikanie sygnału następuje. Aby to zrobić, wystarczy zewrzeć ze sobą pin 3 i 4 i ponadto trzeba sprawdzić, czy na pinie 2 mamy masę, która służy nam do wyciszania toru na UKF-ie. Może się bowiem zdarzyć tak, że ktoś tam w międzyczasie to jakoś przystawił, przylutował i że masę mamy na tym pinie, a przewód do automatyki wyciszania mamy na drugim pinie. I w momencie, gdy przełączymy przełącznik, no to mamy zwarcie sygnału radiowego do masy i żadnych zakłóceń na wejściu modułu Bluetooth. Czwarta i ostatnia zmiana to jest taka protekcyjna, zabezpieczająca. A o co chodzi? Chodzi o to, że te piny na isostacie nie są nigdzie przylutowane i one po prostu mogą się obkręcać, a gdy są trochę podgięte i się skręcą, to może nastąpić zwarcie. Dlatego proponuję, żeby założyć na te piny i przylutowane przewody koszulki termokurczliwe, co nam skutecznie zabezpieczy przed takimi zdarzeniami. No i właściwie to są wszystkie zmiany. Jeszcze raz na schemat. Można sobie print screen zrobić. Pamiętajmy także, aby sprawdzić, czy żeśmy prawidłowo podłączyli kanał lewy i prawy, bo również tutaj mogą nastąpić jakieś przekłamania.
No i użytkujemy moduł. Na chwilę obecną więcej żadnych zmian, modyfikacji nie planuję. Jak widzicie, do głowicy mam przylutowane takie kondensatorki. Jestem już po wstępnym strojeniu głowicy i toru pośredniej częstotliwości FM, ale na to będą kolejne filmy, gdzie Wam szczegółowo to wszystko omówię po kolei i to w podejściu takim typowym radiowym, jak to się wszystko powinno robić prawidłowo i nie będziemy tutaj stosować instrukcji serwisowej, tylko zwykłą logikę radiowca. W tym odcinku to wszystko, dziękuję i zapraszam na kolejny mój film.